Witam Was serdecznie, Paraguay Live, Zbyszek jestem i serdeczne pozdrowienia, jak zawsze, z ciepłego i fajnego zimowego Paragwaju. Jak zawsze chciałem w pierwszej linii podziękować serdecznie za Wasze liczne zapytania, przede wszystkim pisemnie i zaprosić Was naturalnie do komentarzy pod tym wideo. Ale naturalne, serdeczne dzięki i większość z Was pytała się właśnie, jak zaoszczędzić pieniądze, czy powiedzmy sobie, skąd wziąć pieniądze, aby móc je konkretnie zainwestować. Na przykład w Paragwaju, tak jak myśmy to zrobili. Jeżeli ten temat Was interesuje, z tego założenia wychodzę, to zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek, w którym Wam przedstawię, jak ja uważam, jak oszczędzać pieniądze, aby do czegoś w życiu dojść. Ok? Zostańcie z nami. Oczywiście każdy z Was, jestem w 100% przekonany, ma swoje sposoby, jak oszczędzać pieniądze i jak je dobrze inwestować. W moim przypadku, czy w naszym przypadku było tak, że skupiłem się przede wszystkim na nieruchomościach. Taki to jestem bardziej konserwatywny. Niektórzy powiedzą, dobra, można inwestować w akcje, w złoto, w papiery wartościowe i tak dalej, i tak dalej. Można tą listę, że tak powiem, przedłużać w nieskończoność. Ja jakoś byłem taki, że zawsze powiedziałem, najchętniej kupuję coś, co by tak powiem, mogę pomacać, czy co zostaje. Coś musi być. Ja nie kupuję jakiejś akcji, w której ja powiedzmy sobie, nie wiem, no banki zamierzę, tak powiem, pracują. Także jedne pracują dobrze, drugie pracują gorzej, ale powiedzmy sobie, nad tym nie mam jakiejkolwiek kontroli. No, dlatego u mnie było zupełnie inaczej. Ja chciałem coś kupić, aha, coś kupujesz, na przykład powiedzmy sobie nieruchomość i ją masz, czyli powiedzmy sobie, możesz dotknąć i możesz nią, że tak powiem, operować, to znaczy sprzedawać, czy nie sprzedawać, czy zachować dla siebie, czy powiedzmy sobie powiedzieć, dobra, poczekajmy. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że do tej pory nigdy się nie zawiodłem. Nie zawiodłem się właśnie na nieruchomościach. Chowałem się pod nasze kińcze, o, tak to mniej więcej wygląda, ze strzechy. Przy basenie jest, także tutaj jest fajny powiew powietrza i słońce tak nie grzeje. A więc do tematu. Jak ta sytuacja wyglądała? Cofnę się w kursach walut o dobre 10 lat. Proszę mi pozwolić wziąć okulary. Op. I zobaczymy, jak kursy wyglądały. Cofnijmy się o dobre 10 lat do roku 2006, a więc 1 sierpnia 2006 roku, a więc 13 lat temu, kurs dolara w stosunku do złotówki wyglądał następująco. Czyli za 1 dolara płaciliśmy 2 złote i 6 groszy. Tak, 2 złote i 6 groszy w dniu 1 sierpnia 2006 roku. Weźmy rok później, sprawdziłem, czyli 2 sierpnia 2007 roku kurs wynosił 2,79. A więc mała różnica w cudzysłowie. Tylko po roku czasu praktycznie 70 groszy w plecy. Czyli dolar rósł w górę. Następnie wziąłem z 2010 roku, również w sierpniu, 2 sierpnia, kurs był już 3,04. Czyli za 1 dolara płaciliśmy 3 złote i 4 grosze. Teraz weźmy kurs z 1 sierpnia 2012 roku, 3,34. To wszystko Wam pokażę w małej tabeli. I weźmy sierpień w tym roku. Sprawa wygląda, czy wyglądała na dzień 2 sierpnia 2019 roku, 3,88. A więc przypominam, kurs
prawie podwójny. To znaczy, jeżeli ktoś miał w 2006 roku 100 tysięcy złotych, mógł za to kupić sporo dolarów, sporo więcej dolarów. Jeżeli zachował te 100 tysięcy złotych, to dzisiaj niestety może kupić tylko połowę z tej kwoty. Niestety taka jest nasza, czy powiedzmy sobie w tym przypadku, polska rzeczywistość. Dlatego widzicie, jak te kwestie wyglądają, jeżeli macie, nie wiem, książeczkę oszczędnościową, czy macie złotówki na jakichkolwiek kontach w Polsce. Nie chcę nikogo do niczego namawiać, ale powiedzmy sobie, ja zawsze szukałem rozwiązań, które, no powiedzmy sobie, nie wszyscy może podzielali. Dlatego, powiedzmy sobie, swego czasu inwestowałem w Niemczech, będąc w Niemczech, inwestowałem w Niemczech, w działki, które budowaliśmy, czyli działki budowlane. To samo zrobiłem w Paragwaju, przyjeżdżając do Paragwaju. I dlatego zachęcam Was, zamiast trzymać jakiekolwiek pieniądze na kontach, oszczędzajcie w sposób sensowny. To znaczy, kupujcie działki budowlane, które powiedzmy sobie za rok, dwa, pięć czy dziesięć. To jest inwestycja na pewno długoterminowa. Nie to, że dzisiaj kupicie działkę budowlaną, a jutro już sprzedacie za podwójną cenę. No, takich cudów nie ma. Ale wierzcie mi, według mojego skromnego zdania i mojej skromnej opinii, inwestycja w działki jest top inwestycją. Ja mam już dobrze powiedzieć 60 i nigdy się na tym nie zawiodłem. Dlatego zachęcam Was szczególnie do inwestowania właśnie w Paragwaju, gdzie jeszcze podkreślam, ta przebitka jest duża. Jeżeli zachowacie swoje złotówki w Polsce na kontach, na pewno za rok, dwa czy pięć będziecie ich mieli dużo, dużo mniej. Czyli inwestujcie u nas na przykład, tak jak myśmy to zrobili, działki zaczynają się od 360 metrów kwadratowych, macie działki miejskie, które na pewno za rok, dwa, pięć zyskają na wartości i to bardzo dużo. Poza tym oferujemy Wam działki poza miastem, mniej więcej 8 km od Piribebuj, gdzie działki zaczynają się od 1000 metrów kwadratowych za tą samą cenę. To znaczy działkę miejską 360 metrów kwadratowych na przykład możecie kupić w granicach 10 tysięcy dolarów, a 1000 metrów kwadratowych poza miastem możecie kupić również za około 1000 dolarów amerykańskich. Mówię tutaj o dolarach amerykańskich. Oczywiście trzeba doliczyć jeszcze ewentualne koszty uboczne notariusza. Ale to już jest, że tak powiem, drobnostka. Także musicie zastanawiać, czy faktycznie nie jest to dobra metoda, aby inwestować w coś, co nikt Wam nie zabierze. Podatki w Paragwaju są śmieszne. Za taką działkę płacicie w granicach 10-12 euro podatku rocznie. A że wydaje mi się, że każdego na to stać. Więc z chęcią zapraszam i oczywiście dzwońcie, pytajcie się. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chętnie jestem do Waszej dyspozycji. Tak jak wspominałem, 16 lat pobytu w Paragwaju, więc powiedzmy sobie, nasze doświadczenia wraz z Gosią mamy, więc chętnie Wam pomogę dobrze zainwestować pieniądze tak, aby ewentualnie, jeżeli nie Wy, jeżeli inwestujecie mając 70 lat, to może Wasze wnuki czy Wasze dzieci coś z tego na pewno będą miały. Więc serdecznie dziękuję, trzymajcie się, dziękuję za poświęcony czas i proszę o komentarze, co o tym sądzicie. Piszcie najchętniej w komentarzach, ponieważ każdemu z Was, no niestety, nie jestem w stanie, nawet jakbym chciał, odpowiedzieć osobiście, ok? Także prosimy, łapki w górę, dzielcie się tymi filmami, jeżeli wiecie, że ktoś chce zainwestować, przede wszystkim pod koniec roku, proszę chętnie o kontakt z nami w Paragwaju. Serdecznie dziękuję, trzymajcie się i jak zwykle po lewej stronie podaję dalsze filmy,
które warto zobaczyć. Także dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was ze słonecznego i palmowego Paragwaju. Na razie, dzięki za uwagę.